A teraz łączymy się z Adamem Byśkiem. Witam, reporterze, nasz dziennikarzu, dzielny Adamie Byśku. Dzień dobry Państwu. Jesteś przed Ministerstwem Edukacji i Nauki, o ile się nie mylę, tak? Dokładnie tak, Aniu, szanowni państwo, znajdujemy się przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dokładnie tu w tym momencie o 10:30 rozpoczęła się konferencja posłanek i posłów Koalicji Obywatelskiej. No i to miała być zwykła konferencja, okazała się konferencją niezwykłą. Nie tylko za sprawą tego, jakie informacje padły podczas tej konferencji, ale uwaga, za sprawą tego, co znów udało zarejestrować się w naszej kamerze, a także czego udało nam się zrobić zdjęcie jako jedynej redakcji. No uwaga, o 10:27 policjantki tutaj stojące za moimi plecami podeszły do posłanek i posłów opozycji, wylegitymowując ich po prostu. Gdy pani Katarzyna Lubnauer, pani posłanka Katarzyna Lubnauer, zapytała te policjantki o podanie podstawy prawnej do wylegitymowania posła posiadającego immunitet, idącego robić konferencję prasową, nie łamiącego przepisów prawa ani kodeksu o ruchu drogowym, bo tu pasów nie ma, pani poseł przyjechała samochodem dokładnie ze strony, od strony Śródmieścia. Policjantka powiedziała, musimy wiedzieć, kto będzie mówił do kamery i o czym będzie ta konferencja. No i na tym się właściwie skończyło, no ale policjantki nie odpuściły. Trzymając w lewej ręce notes, próbowały dalej spisywać dane tych posłanek i posłów. Natomiast ci rozpoczęli tą konferencję prasową, określając i komentując lakonicznie tę sytuację jako kuriozalną. Udało mi się też zrobić zdjęcia tej sytuacji. Jestem przekonany, że państwo je za kilka chwil na antenie News 24 w kolejnym łączeniu zobaczycie. No zdjęcia, jakich naprawdę nie powstydziłaby się najlepsza agencja prasowa, bo pokazują prawdziwy obraz państwa, pokazują obraz posłów, którzy muszą tłumaczyć się dosłownie szeregowym policjantom z tego, co robią przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, tylko dlatego, że po prostu mieli czelność przyjechać tu i zaprosić dziennikarzy do wspólnej rozmowy. Obrazki z jednej strony komiczne, ale z drugiej strony tragiczne. Mówiła o tym posłanka Katarzyna Lubnauer, ale mówili też o tym goście z Lublina, których nie wylegitymowano, ale również chciano ich spisać i również poświadczyli, że byli świadkami tej sytuacji.